tłuszcze są powszechnie uważane za ten szkodliwy składnik pokarmowy. Jednak tak nie jest. Tłuszcze roślinne zawierają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które są potrzebne w każdym wieku do rozwoju organizmu. A tym bardziej potrzebne są kobietom ciężarnym, które zapewniają rozwój nie tylko własnego organizmu, ale tego młodego płodu, który rozwija się w ich łonie. I niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w tłuszczach roślinnych są uważane za witaminę, dlatego że nie mogą być wytwarzane w organizmie endogennie, czyli muszą być dostarczone z pożywieniem. Są to kwasy tłuszczowe grupy omega-3 i omega-6. Tak naprawdę mamy dość dużo źródeł kwasów omega-6 w diecie, a mało stosunkowo źródeł kwasów omega-3. Stąd poszukujemy takich tłuszczów, które dostarczą nam obu kwasów, ale szczególnie właśnie tych kwasów omega-3. W oleju rzepakowym zawarty jest kwas linolowy i alfa-linolenowy. Alfa-linolenowy kwas to jest właśnie ten kwas omega-3, z którego powstaje bardzo ważny dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego kwas dokozaheksaenowy. Czyli powinniśmy dostarczyć również w diecie źródeł kwasów omega-3 po to, żeby zapewnić rozwój ośrodkowego układu nerwowego, ale również po to, żeby zapewnić te kwasy do funkcji wielu innych tkanek i narządów. Na początku, przez pierwsze pół roku, matka karmi piersią niemowlę tylko i wyłącznie. W związku z tym z pokarmem matki dostarcza wszystkich ważnych składników odżywczych. Natomiast powyżej 6 miesiąca życia pojawiają się nowe produkty w diecie dziecka, z tym zupy jarzynowe, i do tych produktów powinniśmy dodawać również tłuszcze. Tłuszcze roślinne, takie jak olej rzepakowy, są bardzo dobrym źródłem właśnie nienasyconych kwasów tłuszczowych, uzupełniają dietę i tu zwracamy szczególną uwagę właśnie matkom, które wychowują swoje niemowlęta, aby nie zapominały o tym dodatku korzystnych tłuszczów. Olej rzepakowy zawiera stosunkowo dużo kwasów omega-3, których nie ma w wielu innych tłuszczach roślinnych, w innych olejach. I dlatego proponujemy, aby był to tłuszcz, który jest wybierany czy preferowany przez kobiety karmiące swoje dzieci.